Cześć, witam Was serdecznie. Moim rozmówcą jest dzisiaj Piotr Bujak. Witam Cię serdecznie, Piotrze. Witaj, Szymonie, pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. No właśnie, Piotr jest we Wrocławiu. Kim jest Piotr? Jest fotografem, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i również Krakowskiej Akademii Fotografii. Piotrze, jaką radę dałbyś początkującym fotografom? Moim zdaniem najważniejsze jest w pełni opanowanie trybów manualnych naszego aparatu. Tryby automatyczne zawsze będą starały się zrobić zdjęcie poprawne. W momencie, w którym zapanujemy na trybem manualnym, w pełni jesteśmy w stanie wykorzystać opcje naszego aparatu. Równie istotne jest jak największa liczba zrobionych zdjęć. Ważne jest, aby testować, eksperymentować, starać się robić mnóstwo powtórzeń, tak, aby osiągnąć oczekiwany przez nas rezultat. To tak jak można porównać do jazdy samochodu. Mamy skrzynię manualną i mamy skrzynię automatyczną. Mamy sporo zabezpieczeń, które nie pozwoli nam na dostosowanie się do naszych jakby potrzeb. Musimy zdać się na po prostu na automat, który nie zawsze jest trafny, nie zawsze poprawnie ustawi, nie zawsze będzie robił to, co nam się podoba. Dobrze to zrozumiałem? Tak, dokładnie. Ważne jest, abyśmy świadomie korzystali z tego i sami decydowali o tym, co dokładnie będzie na zdjęciu. Wraz z nauką, wraz z ilością zrobionych zdjęć będziemy w stanie przewidzieć, co powstanie, zanim jeszcze naciśniemy spust migawki. A propos tego automatu, weźmy taki przykład. Czy mógłbyś go omówić? Fotografowanie pod światło w trybie automatycznym. Co najczęściej się dzieje, kiedy fotograf amator robi na przykład portret pod światło? Co się w takiej sytuacji może zdarzyć? W tej sytuacji występują dwa przykłady. Albo fotografowana osoba będzie zbyt ciemna, albo niebo zbyt jasne. Automatyka aparatu nie poradzi sobie ze zrównoważeniem tego światła i zrobieniem zdjęcia w taki sposób, jaki tego byśmy oczekiwali. I właśnie po to są potrzebne nam te tryby manualne i żeby to zrozumieć, to trzeba po prostu przeanalizować się i zgłębić się jakby w ustawienia aparatu. Dokładnie, do tego ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. Jakbyś zachęcił uczestników, fotografów, amatorów z okolic Wrocławia do wzięcia udziału w szkoleniu, w kursie we Wrocławiu? Zapraszam na moje zajęcia. Postaram się jak najlepiej przedstawić Wam możliwości Waszych aparatów. Najczęściej kursanci dowiadują się o rzeczach, o których wcześniej nie mieli pojęcia, co sprawia, że Wasze zdjęcia będą zdecydowanie lepsze. Opanujecie tego potwora, jakim jest aparat fotograficzny, dodam tutaj, i fotografia stanie się przyjemnością, a nie bardzo często męką. Piotrze, dziękuję Ci za krótki wywiad i zapraszamy wszystkich na szkolenie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Również dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.